No spróbujmy, dobra. Dobra. Okej. Bo raka się leczy. Samo hasło rak to się leczy nie jest hasłem komediowym. Tak? Ale zderzenie go ze scenami, które ludzie mają w mózgu, z komediowych tekstów, jest bardzo fajne i najlepszy dowód, że spodobało się nie tylko to mnie, bo wszystkim tym, którzy tu do tego studia przyszli. I czy to będzie strach, czy to będzie radość, czy to będzie humor? Wydaje mi się, że wszystkie metody są dobre, jeśli działają. I my postawiliśmy na tą bardziej troszkę humorystyczną. Ponieważ ta kampania jest robiona lekko i jakby poprzez dowcip dociera do odbiorcy, to może mieć fenomenalne skutki takiego, powiedziałabym, oswojenia z tematem. Synku, teraz ci wyjaśnię, jaka jest zasadnicza różnica między mną a twoją dziewczyną. Że ona jest młoda, a ty jesteś stara. Słucham swojego ciała. Kiedy mam wszystko pod kontrolą, czuję się bezpiecznie. Iga na badania zaprowadzi. Nie, to nieładne. Bowiem kocha je. To się wytnie, dobra, tak, akurat wytniecie. Dobra. Wydaje mi się, że ta kampania uświadamiająca ludziom, że warto się badać, że właściwie choć rak jawi się nam potworem, jest potworem, nad którym da się zapanować. Więc myślę sobie, jeżeli mogę tego uniknąć, to po prostu chcę to robić. No i na tym ma polegać moja dojrzałość i moja mądrość. Co, mam się śpiewać do tego, tak? To głośniej, głośniej. Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie chciałabym mieć kobietę, która kocha piersi swe, bowiem bada się. Nie znam prawdziwych wyników, natomiast wydaje mi się, że przez szacunek dla stwórcy i dla siebie samych powinniśmy pomyśleć o sobie z pewną czułością, potraktować siebie z pewną czułością. Myślę, że badanie siebie i poświęcenie uwagi własnemu zdrowiu taką czułością właśnie jest. Więc czy nie pozwólmy sobie na to, żebyśmy zawiśli w takiej kartotece, czy zostali umieszczeni w takiej kartotece z napisem właśnie zamknięta historia za późno? Bo nie musi tak być. Rak. To się leczy, to się naprawdę leczy, jeżeli wcześniej poddamy się badaniom i zdiagnozujemy. Rak, to się leczy. Akcja została wymyślona w związku z globalną potrzebą profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Więcej na www.rak.toseleczy.pl.